Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Jacek Dobrogoszcz z Centralnego Biura Detektywistycznego Nikon i Agencji Ochrony DES. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Jacku, prowadzisz m.in. biuro detektywistyczne. Powiedz, jak to się zaczęło i w ogóle skąd pomysł na tego typu działalność? Byłem oficerem policji, z policji odszedłem na wcześniejszą emeryturę. Przejąłem Agencję Ochrony DES i w międzyczasie zmieniła się ustawa o detektywistyce, znaczy została wprowadzona ustawa o detektywistyce, ale ja już w latach właściwie 90. jeszcze pracując w policji widziałem, że ta forma usług się mocno rozwija i że warto się tym zająć. No i tak się stało. Zdałem egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dosyć trudny. Zdobyłem licencję. Licencja upoważniła mnie do tego, żeby wystąpić o koncesję. No i tak się zaczęła moja przygoda z tym zawodem. Otworzyłem biuro i te 23 lata teraz mi minęło od momentu rozpoczęcia. W jakich sprawach możesz pomóc ludziom? Kto może do ciebie się zgłosić? Praktycznie w każdych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby ludzie nie zostali sami z problemem. Próbują sami rozwiązać swoje sprawy i prywatne, bądź służbowe, a warto przyjść do fachowca, który podpowie, jak można to zrobić, wesprze, wręcz sam to wykona, tak? I my robimy to, ja to robię podczas konsultacji detektywistycznych, które prowadzę, bo nie zawsze musi dojść do podpisania umowy. Ja mogę po prostu poradzić, co ktoś może sam zrobić, żeby to było skuteczne. A gdybyś miał podać przykłady takich działań, bo wiemy z filmów, to najczęściej detektyw nam się kojarzy z jakąś sprawą kryminalną, ze śledzeniem zabójcy, tak, z pomaganiem policji. Czy w twoim przypadku jest tak również, czy są to innego rodzaju sprawy? To znaczy tak, na pewno wyobrażenie z filmów czy z seriali nie do końca jest takie jak rzeczywistość. Po pierwsze, pracę detektywa reguluje ustawa z 2001 roku, z 6 lipca, która określa nasze możliwości i na przykład klient wyobraża sobie, że my możemy założyć podsłuch, że możemy założyć nadajnik GPS do samochodu, a tak nie jest, bo jest to zarezerwowane dla organów państwowych. My oczywiście korzystamy z nowych technologii, na przykład z internetu, to jest skarbnica wiedzy. Warto analizować portale społecznościowe, warto analizować rejestry państwowe, archiwa. Z tego naprawdę można dużo informacji uzyskać. Ludzie dużo informacji umieszczają w internecie o swojej rodzinie, nie zastanawiając się. No, dla nas jest to skarbnica wiedzy, ale również skarbnicą wiedzy jest dla przestępców. Warto się zastanowić, zanim coś umieścimy, czego zdjęcie dotyczy, czy to jest relacja z wakacji, bo może to pomóc złodziejowi w realizacji swoich planów, nie? Powiedz mi, jakiego typu zlecenia otrzymujesz najczęściej? No na pewno sprawy rodzinne, rozwodowe, to jest, no można powiedzieć, że 60% to są tego typu sprawy, ale ja też zajmuję się wywiadem gospodarczym, w tej chwili ochroną biznesu. No są różne czasy, znaczy ciężkie czasy i warto sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy, a nie po. Bo po to już jest czasami za późno, uzyskać wiedzę o jego majątku jest trudniej, bądź on po prostu tego majątku się pozbywa i uzyskanie pieniędzy, które ktoś jest winien, jest bardzo trudne. Lepiej sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy i to wykonujemy raporty handlowe, gospodarcze, tego typu sprawy. Na pewno sprawy kryminalne też
pomimo tego, że to jest zarezerwowane dla organów państwowych, ale czasami wspomagamy, proszą nas o to klienci, wspomagamy policję, uzupełniając po prostu się w jakiś sposób i współpracując z policją, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Mhm. Wspomniałeś tutaj o sprawach prywatnych też. Jak to wygląda, jeżeli załóżmy żona podejrzewa męża o zdradę, zgłasza się do was i co? Czy tak jak na filmach to wygląda, że przebieracie się, chowacie za gazetą z dziurkami? To znaczy tak, formy pracy operacyjnej to są, się niewiele zmieniły od czasów faraona. Na pewno, tak jak wspomniałem wcześniej, technologie, które w tej chwili się rozwijają, sztuczna inteligencja i tak dalej, jakby wspomagają nas w tej pracy, ale tak jak trzeba, to i prowadzimy obserwacje, mamy takie możliwości wynikające z ustawy. Na pewno potrzebna jest na początku rozmowa i im wcześniej się osoba zgłosi, tym skuteczniejsze jest nasze działanie, dlatego że my jesteśmy w stanie przeanalizować całą sytuację, dobrać takie metody pracy, żeby tych dowodów dostarczyć. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o sprawy kryminalne, to jakiego są to rodzaju poszukiwania? Na przykład miałem sprawę, nasze biuro prowadziło sprawę nękania. Zakończyło się zatrzymaniem sprawcy. Sprawa kradzieży mięsa na szkodę jednego z zakładów mięsnych, sprawę kradzieży dżinsów w jednym z zakładów, to było parę lat temu, sprawa prowadzona, no nawet można powiedzieć, że miesiącami, ale pomogliśmy policji zatrzymać sprawców dzięki naszym działaniom, dzięki działaniom biura. A które ze zleceń zaskoczyło cię najbardziej? Mam takie zlecenie, które dostałem niedawno. Rzecz się działa w firmie transportowej, prowadzonej przez rodzeństwo, siostrę z bratem. No i się okazało, że siostra zapragnęła, mimo że firma bardzo dobrze prosperowała, naprawdę na rynku znana, okazało się, że siostra zapragnęła nie dzielić się z bratem i będąc jeszcze w tej spółce, organizowała już swoją firmę, przejmując pracowników, przejmując klientów. Nasze działanie doprowadziło do tego, że udowodniliśmy, że działa na niekorzyść spółki. No i z tego co wiem, to sprawa miała zakończyć się w sądzie. No, najbardziej mnie to zaskoczyło, że z taką premedytacją siostra działała przeciwko bratu. No to są jakieś więzy krwi, które gdzieś tam powinny łączyć, a nie dzielić. A tu się okazało, nawet w rodzinie nie można się spodziewać, nie ufamy nikomu, nawet w rodzinie różnie bywa, więc ufaj i sprawdzaj. No tak, to motto chyba powinno być u każdego obowiązujące. Wspomniałeś tutaj o nowych technologiach, które wam ułatwiają. Na pewno jest to internet, tak jak mówiłeś, duża baza wiedzy. A z jakich jeszcze nowinek technicznych korzystacie? No na pewno sprzęt fotograficzny, który jest jakby takim narzędziem podstawowym, zmienił się bardzo od tych 20 czy 30 lat. On potrafi robić zdjęcia z bardzo dużych odległości, co pozwala nam lepiej się ukryć. To na pewno. Sprawy dotyczące, tak jak wspomniałem wcześniej, tych urządzeń, które mogłyby nam pomóc, na przykład w nadajniki GPS-u, ale one mogą być założone tylko w sposób legalny. My nie możemy zakładać, bo klient sobie życzy. My zawsze uprzedzamy klienta, że to jest niezgodne z prawem i żeby tego nie robił. A czy w imieniu klienta możecie zwrócić się do policji o wyrażenie zgody na założenie na przykład podsłuchu? Nie. To jest wszystko zarezerwowane dla... oczywiście w domu swoim można robić, co się uważa, ale to już jest jakby ryzyko klienta. To już on sobie decyduje. My nie namawiamy na tego typu działania, absolutnie. Są inne metody, nie chcę tu mówić o szczegółach, bo nie mogę, ale są inne metody, które doprowadzą do tego samego wyniku, ale w inny sposób. Mhm. A jakieś, nie wiem, długopisy z kamerą? Tak, w ogóle
ogóle, w ogóle tego sprzętu na rynku jest bardzo dużo. Właśnie to, że nowe technologie, mówimy, tak naprawdę dostęp się zmienił do nowych technologii. Bardzo skuteczne urządzenia można kupić za niewielkie pieniądze. I tak naprawdę to wszyscy się, znaczy dużo, nawet moi klienci, którzy przychodzą, to już tam gdzieś słyszę, że ma pomysł użycia takiego, a nie innego sprzętu. Oczywiście ja mu mówię, że to jest niedozwolone, ale ma prawo sam zadecydować. Ten sprzęt jest dostępny. W związku z tym my prowadzimy jeszcze jedną usługę, czyli wykrywamy. Mamy ekipę, która wykrywa podsłuchy, która wykrywa sprzęt, urządzenia GPS-u i taka usługa jest w naszym portfolio. Mhm. W czym pomogło Ci prowadzenie Agencji Ochrony, jeżeli chodzi o biuro detektywistyczne i może na odwrót? To znaczy, te firmy się uzupełniają, to po pierwsze. Firma, Agencja Ochrony jakby pomaga w taki sposób, że mam lepsze możliwości logistyczne związane z ludźmi, z pojazdami. My mamy naprawdę duży potencjał. Mamy, no mówię, nie mogę wchodzić w szczegóły, ale mamy dosyć dużo sprzętu, bo nas na to stać. Z różnych względów, z względów tego, że jedna i druga firma się uzupełnia na przykład. Gdyby nasi czytelnicy, słuchacze i widzowie chcieli się z Wami skontaktować, w jaki sposób jest to możliwe? O, jest strona internetowa, gdzie jest podany numer kontaktowy do nas. Jest oczywiście możliwość skontaktowania się o każdej porze, no bo wiadomo, że sytuacje są czasami, zdarzają się o różnych porach i trzeba szybko reagować. Im szybciej reagujemy, tym większa pewność, że może te skutki wykrycia będą szybsze, lepsze. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Jacek Dobrogoszcz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do współpracy.